Siemka, z tej strony Brasoud i witam was w kolejnym odcinku z LEGO Piraci z Karaibów. Jak ostatnio pamiętacie, w poprzednim odcinku skończyliśmy sobie w końcu cały tryb fabularny. I w tym odcinku będziemy robić sobie port na 100%, jedną z iluś tam części. Tam sobie już otworzyłem niby przejście. Aha, tu jeszcze nie mogę nic zbudować. Czekajcie, tego głodnego kanibala sobie wezmę, ponieważ one chyba tak rzadko występowały z tego co kojarzę. Nie wiem, czy my czasami tych krabów nie musieliśmy ganiać. O właśnie, żeby na nie wejść. O, i mamy czerwony kapelusz. Czerwony kapelusz to jest inaczej, no, czerwony klocek po prostu. Wykrywasz butelek do mini zestawu. Słuchajcie, ja bym sobie to kupił. Tylko taki problem jest, że szkoda mi. Dobra, tutaj ten zamek mogę sobie. No wypadł ty! Wszyscy się tu nawalać, teraz będą. Cwaniaki. Malot. Dobra, 10 tysięcy. A on mnie dalej bije! Wypadł. Ej, kolejny głodny kanibal. Czy tam jakiś inny kanibal? Wściekły, o. On też będzie tani, ale będzie to rzadko występować, więc. Okej, to był mało śmieszny żart. Żeby mi po prostu skraszowało grę. Patrzcie, i w ogóle ten wściekły kanibal mi się nie dodał. No to fajnie wiedzieć, nie? Boże, co za kupsko. Mamy Davy'ego Jonesa, ale na co mi on tutaj? Ty tak samo. O. I to było właśnie fajne w tych zamkach w piasku. Że właśnie tutaj. O, magnes na skarby. Nie jest jakiś bardzo drogi. Brutal, normalnie, Derek. Bierzemy go. Bo możemy. No i ciekawe, czy teraz wystąpi ten kanibal. No zastanawiam się, czy to mi jest jakoś bardzo potrzebne. Jest. Tak to kupię i tak to kupię. A się przyda. Teraz na przykład, jak będę chodzić po tym porcie. Ja kiedyś ogólnie nazwałem, jak nagrywałem wcześniej tą serię, to nazwałem tą lokację Port Royal Oeś. Czyli chodziło mi, że Port Royal Otwarty Świat. Ale tutaj będzie to nazwa po prostu port. Ale oba przejścia też mamy już ogarnięte. O, i tutaj będziemy mieli bonusowy poziom. Nie, pana Mercera to ja nie potrzebuję, bo syrenę mam.
Wow. Wow. Co tak dużo? Ile? Ej, właśnie, muszę... Mam odpalony ten magnes. Nie, przez chwilę mi się wydawało, że tak słabo łapał, ale... Wydaje mi się, że jest okej. Okay. Gubernator Weatherby Swan. Dobra, 5000 to jest nic. Ogólnie tak zauważyłem też, że chyba te kapelusze to się zapisują, bo jak wszedłem z powrotem do gry, to tam jeszcze coś... Ej, czekajcie, czy tam jest czarnobrody, czy mi się wydaje? Oczywiście, że jest tam czarnobrody, a ja tu mogę normalnie wejść. Gdzie on jest? No chodź tu. Ja cię muszę mieć. Bąk. Czarnobrody. Wiecie, że on mi jest potrzebny praktycznie do wszystkiego. Chyba bardziej nawet od mnożnika, moim zdaniem. Ej! Chodź tu. Ej. Co jest? No dlaczego mi go zabiło? Ale bullshit. Nie można się tak długo zastanawiać. Król Jerzy. Nie. Za duże wydatki. Ale dobrze, że mamy ten magnes na monetę. Tak naprawdę mnożnik nie jest mi potrzebny. Na te następne poziomy. Dobra. Mamy. Ciągle podwojone skarby. Nie wiem, o co z tym chodziło. Ale tu jest jeszcze jedno. Kapitan Bellamy, dobra. Na 5000 tylko to. Jest nic. Kupiłem go, no nie! Dobra, nieważne. Chciałem przeoszczędzić i nie kupować, ale... Los chciał inaczej chyba jednak, wiecie? A to co? Kupsko. No to na nie wiem, co to może być. Aha, po prostu pieniądze. Dobra, zobaczmy, czy może ten czarnobrody się zrespił z powrotem. Oczywiście, że się zrespił. Super. Bierzemy go, bo no bez niego nic nie zrobimy praktycznie, a jeszcze będę potrzebować Jacka Sparrowa przeklętego, żeby szukać wskazówek w wodzie z kompasów, bo wiem, że chyba w pierwszym poziomie już nawet będzie coś takiego. To jest ten nabór... Tu ten nabór muszony. A, ja myślałem, że to ten śpiewak, co chodził z tą syreną. O, to jest chyba jakiś zwykły strażnik. Pułkownik Gruz. Dobra. Już trudno.
Weźmy sobie Martiego. Ogólnie ja pamiętam, jak mi się tutaj tak słabo te postaci. Boże, gdzie to do teraz pamiętam. No i proszę bardzo, mamy kolejny kapelusz. Czerwony. I to jest ratunek przed upadkiem. Niepotrzebne mi to. Ale dobra, chodźmy jeszcze tu. Zaraz wam też pokażę, jak mniej więcej wygląda ta moc Czarnobrodego. Dodatkowe przełączanie. Na co mi to? A właśnie, my tutaj mamy jeszcze wskazówki z kompasu do ogarnięcia. One niby nie są obowiązkowe, ale jednak są po części. Bo tutaj tą jedną korbkę. O, to dopiero na górze tam znajdziemy. A to po to ja to otwierałem. Mercer, wypadł stąd. A nie, nie musiałem nas otwierać. A, tu się zmieniało porę dnia. A ja wolę dzień. To było dobre, żeby Martin właśnie tutaj sobie postrzelać i pozbierać sobie. Mamy Jacka Sparrowa przeklętego. Byleby nie zdążył wyjść. Skarby postaci. To chyba jest, są te monety przeciwników. Mi się wydaje. Dobra, bierzemy cię, Jack. Jak myślicie, co ja jeszcze mogę sobie tutaj wziąć? Angelika w przebraniu, no na pewno. Już biorę. Ja muszę się dowiedzieć, gdzie jest mnożnik razy dwa. Dobra, bierzemy Czarnobrodego. No i tutaj kółkiem uruchamiamy tą moc tego miecza. Tutaj ogólnie jak szukacie takich dwóch postaci do zebrania, to jest akurat no najlepsze miejsce. O, tego typa musimy mieć jeszcze. David Jones chyba będzie kosztować 500 000, ale to jest chyba jedna z najmniej przydatnych postaci.
nowe, słuchajcie, zanim stąd wyjdę. Tak. Tutaj mamy bosuna. Musimy go zebrać, ponieważ on będzie nam potrzebny w czwartym poziomie. Czarnej perły oczywiście. No i on kosztuje tylko 10 tysięcy. Ale bardzo nam się przyda w jednym poziomie, tak więc zaraz do was wracam. Prawdziwie, znaczy szczerze, nawet w ogóle nieprzydatnej postaci. Jacoby! O, 10 tych! Wiem, że ten Jacoby chyba mógł ten chodzić pod wodą. Powiedzmy Jack Sparrow przeklęty. Wybierzmy go sobie. Pewnie, że tak. Dobra, weźmy kapitan Elizabeth. Tak właśnie myślałem, że będzie czerwony kapelusz tutaj. Ale jaki? Jeszcze. Dodatkowe serca. To dalej nie jest to, co ja chcę, czyli ten mnożnik razy 2. Wiem, że pewnie mnożnik razy 2 będzie kosztować 500 000. Mogę się założyć na 200%. Luba. No i patrzcie, tego innego kanibala już w ogóle nie widać. Wątpię, żeby się zrespił. Kurde, tam jeszcze flagi mamy ogólnie. Do ogarnięcia. A, jeszcze chyba to. Aha, ty nie chcesz na tym zostać. Dobrze. Wypadł! No nie wiem, kim ty jesteś. Daj ty mi święty spokój w końcu. Dobra. Mamy. I mam wściekłego kanibala. O, i mamy skarb. Tak jak mówiłem, 500 000. Czy mi skraszuje grę? Otóż tym razem nie. O dziwo. Ale powiem wam, że dużo kapeluszy już odblokowaliśmy. Dobra, ile już mamy procent? 40. 3% wbiłem. Wow. Chyba 3%. Tak mi się bynajmniej wydaje, ale słuchajcie, tak jak wam mówiłem, póki mam magnes na monety, to wydaje mi się, że raczej nie będzie problemu. Ale jeśli... A zresztą nie wiem, czy... Nie będzie czasami mi tam brakować jakiejś postaci do wystuprocentowania tych wszystkich poziomów. Ale wydaje mi się, że raczej już nie. Raczej nikt inny mi to potrzebny do szczęścia nie będzie.
Bilażemy Katernera mamy w razie jakby ktoś musiał przejść przez to. Ty właśnie, ale czy on umie pływać pod wodą? Tak. Na spokojnie. To bym jeszcze zniszczył, ale kurde, ja nie będę miał co robić w następnych odcinkach. Poza kupowaniem postaci, w sumie. Tutaj jeszcze niektórych rzeczy nie mogę zbudować. Ze względu, że mam tylko 20 tych klocków złotych, nie? Dobra, słuchajcie. Nie wiem, jak długie to wyszło, ale już będę kończyć. Tak więc w następnym odcinku raczej się weźmiemy już za te pierwsze poziomy. Mam nadzieję, że uda się też wszystko zrobić. W ogóle co? 10? Zawsze było po 10 butelek? I myślałem, że po 5 było. Czuję się oszukany przez samego siebie i przez moją własną głupotę. Dobra, słuchajcie. To by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Zapraszam do lajkowania, komentowania oraz subskrybowania. Na razie i cześć, do zobaczenia w następnym odcinku z LEGO Piraci z Karaibów.